Cześć, witajcie. Dzisiaj kamera w trochę innym miejscu. Zobaczymy, jak to się nagra. Pewnie dużo szumu też jest, ponieważ słuchajcie, okna pootwierane. Plus 13 przed chwilą mi termometr pokazywał. Przepiękna pogoda. I ja oczywiście ubrałam się znowu za ciepło. Ale mogę zdjąć, także to właśnie o to chodzi, żeby tak się ubierać na Islandii, żeby zawsze móc zdjąć ubranie. No i teraz właśnie widzę, że już jak mam tą kamerę, to fajnie jest przymocowana w innym miejscu, bo chciałam, żeby była różnica, ale nie mogę nagrywać drogi. Ha, widzicie. Już mogę nagrywać. Chwila przerwy, czerwone światło wystarczyło, żeby zmienić ustawienia. Także jak widzicie, pogoda jest wspaniała, cudowna. Mamy w końcu to nasze wypragnione, wyczekane długo lato. A ja mam parę zadań do wykonania na dziś. A jednym z nich jest wysłanie paczek dla osób, które zamówiły produkty Forever. Także ja wysyłam takie paczki w Islandię dla dziewczyn. No nie tylko dziewczyn, ale ogólnie dla osób, które zamawiają. W większości są to panie oczywiście, ale czasami panowie też się zdarzają. I tak sobie dzisiaj będę trochę jechać, bo jeszcze chcę pojechać w jedno miejsce kupić, jak to mój brat powiedział, sedes dla dziecka do samochodu, czyli siodełko, czyli takie siedzisko, żeby zimowe lato mógł z ciocią jeździć, bo niestety mamy tylko jeden fotel i dużo się najeździłam po ten fotel, żeby po dziecko potem oddać fotel, wiecznie, trzeba było go nosić, to jest duży, ciężki fotel, także zdecydowaliśmy się na to, żeby kupić w tej chwili już to siedzisko pod pupnik, pod dupnik, bo on już ma ponad 6 lat, także i tak już będzie potrzebny i tak, więc ja chcę kupić, ja chcę go mieć u siebie w samochodzie, będzie mój poddupniczek, sedesik. No, także kochani, paczki wysłane, super, pogoda dalej, wspaniała, rewelacja. Widzicie, musiałam aż zdjąć kurtkę i bluzę. Warto mieć ze sobą, nigdy na Islandii nie wiadomo, pogoda się potrafi w ciągu 5 minut zmienić z zimy w lato, z lata w zimę. Co wam jeszcze powiem ciekawego o Foreverze, to jest to, że na Islandii w styczniu wstrzymali nam dostawę. Wszystko stało na poczcie. Ja zrobiłam jeszcze jedno duże zamówienie w lutym. Klientki później czekały. Mam nadzieję, że nie myślały, że ja pobrałam pieniądze i nie chcę im oddać jakiegoś kremu czy coś, ale niestety tak wyszło. Nie mogli się dogadać z pocztą. Poczta islandzka wstrzymała właśnie przesyłki. Naprawdę my nie wiemy dlaczego, ponieważ pani menadżer całego właśnie tego Foreveru naszego na Islandii za dużo informacji nie udzieliła, tylko proszę czekać, proszę czekać i proszę czekać i proszę czekać. Także czekaliśmy 4 miesiące i wam powiem, ostatnią przesyłkę dostałam teraz w sobotę, ostatnio, także po prostu masakra, porażka. Następne zamówienie będę robić sobie w przyszłym tygodniu. Przepiękna pogoda, słuchajcie, jest tak wspaniale, jest cudownie, że aż niesamowite, że normalnie mamy piękne lato. Mam nadzieję, że to lato się utrzyma jakiś czas, ponieważ i tak już zapowiadają deszcz jak zawsze w tym kraju. No ale chociaż ten jeden dzień mamy radości i ciepełka, w końcu jest ciepełko, także ja też już czuję się dzisiaj troszeczkę lepiej. Powiem wam, że mam duży problem ze spaniem, dlatego że jest lato i energia z kosmosu, o której ja często i gęsto wam mówiłam, spowodowała, że ja się bardzo często budzę w nocy po paru razy. Niestety rano, jak już się obudzę, jestem tak zmęczona, że jest fatalnie. A teraz, kochani, jadę w jedno ciekawe miejsce. Widzicie, jaki kurz jest na drodze? Jadę oddać moją kurtkę do pralni, gdyż w mojej cudownej pralce nie zdecydowałam się brać kurtki,
gdyż w zeszłym roku niestety, ale uszkodziłam sobie jedną bardzo fajną kurteczkę. Także w tym roku powiedziałam, że jeżeli będę cokolwiek prać, to na pewno będę prać to w pralni chemicznej. I tu właśnie na Kopawogór teraz wjeżdżam, jeszcze jestem w Reykjaviku, bo tutaj jest na tym rondzie, właśnie na tym moście jest rozdzielenie między Kopawogór a gdzie jest Reykjavik. Tu zaraz obok mam bardzo fajną pralnię i Wam powiem, że nawet jest niedroga, także jest fantastycznie wyprane tak samo jak wszędzie, a cenowo zupełnie inaczej. A już widać Fata Hreinsun, to jest znaczy pralnia chemiczna. Pralnia właściwie, to znaczy pralnia ubrań. I powiem Wam, że tutaj właśnie oddawałam wcześniej inną kurtkę i bardzo fajnie wyprali, więc do nich wracam i mówię, nie jest za drogo, fajna cena jest, także jest elegancko, polecam. Teraz tu wyjechać to jest ciężko, ale dobrze, że jadę do góry, to w dobrym kierunku. Ale powiem Wam jeszcze tyle, że właśnie wypranie kurtki u nich tu kosztuje 3900 koron. A w innej pralni, dużej, bardzo znanej tutaj pralni, powiem Wam, że wypranie kurtki kosztuje prawie 7000. Także no widzicie, 4000 a 7 robi różnicę. No i może wyjadę, może nie wyjadę, nie wiem, dobra, wyjadę w końcu, udało mi się, ale góra, tutaj to jest górka, żeby uczyć się jak na prawo jazdy zdać. Jadę sobie dalej, jadę, widzicie taki dzień dzisiaj, wspaniała pogoda cały czas, w ogóle żadnej chmurki nie ma, no to jest aż niesamowite, jednak to jest niebywałe. Mam nadzieję, że będzie naprawdę to lato, już wiem, że któryś raz o tym mówię, ale uwierzcie mi, na Islandii lato potrafi być okropne. Potrafi lać deszcz ileś tygodni pod rząd, słońca prawie w ogóle nie ma. I tak też było w 2018 roku, kiedy to w maju padał śnieg, a w sumie przez całe lato mieliśmy 3 dni, gdzie słońce było. Także no, widzicie sami, jak już jest, to człowiek się cieszy. Jadę tak i szukam jednej rzeczy pod prysznic, takiej półeczki jakiejś fajnej na produkty, wszystkie, które stoją u mnie na podłodze. Chciałam zlikwidować to z podłogi i tu mam taki sklep, nazywa się Habitat i zaraz zobaczymy, co tam można nabyć. Jest to drogi sklep, ale Wam powiem, ta półeczka po prostu na długo będzie i obejrzałam ją w Room Fataladze, czyli w Jusku, i po prostu nie zadowala mnie kompletnie. Jest tylko i wyłącznie w kolorze szarym. Gdyby była w białym, to może jeszcze bym się zdecydowała. Ale jest w kolorze szarym. Ja nienawidzę szarego koloru. Nienawidzę szarych ścian, nienawidzę szarych mebli. Nienawidzę w ogóle nic, co jest w domu szare. Dla mnie jest to po prostu bezpłciowe. Nie lubię. No i są ludzie, co się czują dobrze. Wiadomo, na pewno ktoś z Was oglądających pewnie ma szare ściany. Ale ja po prostu mi to nie pasuje, nie lubię tego i się tak zastanawiam, żeby sobie coś kupić fajnego. Ale pomyliłam sklepy i ja w sumie tak naprawdę to nie chciałam tutaj jechać, tylko chciałam do innego podjechać. No, muszę zobaczyć, gdzie tamten jest. Także nie kupiłam mojej półeczki do prysznica, gdyż się okazało, że nie podoba mi się. No, ale była biała. Tylko Wam powiem, że była taka z taką taśmą gumową zabezpieczającą rzeczy przed spadnięciem, no i jakoś tak nie przemówiło to do mnie. Aha, zwłaszcza, że wiem, że ja dużo rzeczy lubię mieć i jak naładuję, to mi będą wypadać. Więc jadę do jeszcze jednego właśnie sklepu, do którego chciałam pojechać, a pomyliły mi się te sklepy dwa. I możecie ze mną zwiedzać widok. Widzicie, jaki piękny mamy dzisiaj dzień. A ktoś jedzie ubrany jak Pi Sigma. Może to jechał Pi, może Sigma. No, w każdym razie jadę dalej.
i spróbuję to wymienić, bo pojemnik, który mam, stoi na podłodze i, że tak powiem, chcę wszystko z podłogi zlikwidować. Zlikwidowałam ostatnio takie trójkąciki na kiju, jak ja to mówię, od sufitu do podłogi. Były takie półeczki, to moja mama jeszcze chciała. Bardzo mnie to denerwowało, aczkolwiek ja się sama przyzwyczaiłam do tego, kładąc swoje rzeczy na to. No i w pewnym momencie zaczęłam to po prostu likwidować i od paru tygodni stojak, właśnie stojak, słowo stojak, stał pusty. Więc podjęłam decyzję, że jestem już gotowa, żeby się tego pozbyć, bo nie używam już tego, także super. Zobaczcie te drzewa po prawej stronie, one właśnie będą niedługo, listki już będą rozkwitać się w ciągu najbliższych paru dni. Już widać, co takie lekko żółte, bo już są pączki. Także cała Islandia będzie piękna, zielona. I ja też pamiętam jedno lato, nie pamiętam, który to był rok, ale liście dopiero pojawiły nam się w czerwcu i to było zimne i krótkie lato, także teraz jeszcze mamy koniec kwietnia, czyli pora jest dobra. No jest szansa, że lato może jednak będzie fajne. Jak będzie fajne lato, to będę mogła pojechać pod namiot, także chciałabym, żeby było w końcu lato wyczekane nasze tutaj ładne. No więc, kochani, jadę znowu w ten sam punkt, w którym byłam przed chwilą. Po prostu to jest śmieszne. Na Islandii czasami coś kupić, to słuchajcie, trzeba się najeździć, bo to nie jest oczywiste, że się gdzieś pojedzie i się dostanie to coś. Po prostu trzeba poszukać. I jednak ta, która mi za bardzo nie pasowała z gumą, półeczka, stanę się jej zaraz właścicielem. Gdyż jadąc do sklepu, w którym myślałam, że widziałam tą moją półkę, której nie było, pan mi dał, pokazał mi taki trójkącik przyczepiany do ściany z dziurką w środku na płyn. A ja mówię do pana, to ja bym musiała 20 takich mieć. On: co, 20? Może coś wyrzucić? No właśnie, wyrzucić, nie? Ale nie, no nie wszystko się da wyrzucić, poza tym nie wszystko by pasowało, gdyż to było do ich płynów. No, także jadę, wracam, bo chcę tą jednak białą. Także już mi się musi podobać, już muszę ją zaakceptować, innej nie dostanę, innej nie będzie. Powiem wam, że w Ikei nie mają takiego czegoś, bo bym na pewno w Ikei kupiła, bo ja raczej kupuję w Ikei. To, co mieli w Ikei, to stoi dzisiaj na podłodze, ponieważ przyssawki odpadają od moich płytek, kafelków i nie mogę tego przyczepić. Zresztą pod ciężarem moich produktów, no niestety, ale też się to zaczęło zrywać. Więc, żeby nie zrywać i nie bawić się w to, że coś tam sobie stoi czy tego, sobie chcę kupić taką fajną właśnie podwójną półeczkę pod kran. Będzie sobie wisiała pod kranem, nie będzie mi nic stało w końcu na podłodze, bo to jest najgorsze, co może być, jak mi stoi na podłodze. I wtedy, wiecie, nasza woda tutaj w Reykjaviku, chyba w Reykjaviku, jeżeli źle spłukujemy prysznic, zaraz mamy cały różowy, pomarańczowy, to są bakterie. Właśnie, to są bakterie, możecie o nich poczytać. Kiedyś czytałam o tych bakteriach. One nie tylko są tutaj, wszędzie się wytworzą, ale tutaj jakoś tak bardzo szybko się wytwarzają przez właśnie bardzo miękką wodę. I ja, żeby po prostu nie mieć tych bakterii, to nie chcę mieć nic na podłodze. Także już teraz zaczyna się korek, jest godzina 16. No i w sumie będzie zaraz mega kor. Jak widzicie, zechciało mi się jechać o 16, no ale jakbym kupiła wcześniej, to już bym nie musiała jechać, a jakbym kupiła, by się okazało, że tu jest coś innego, to bym, wiecie, żałowała, że kupiłam, bym nie mogła oddać i takie właśnie to jest załatwianie spraw, trzeba się najeździć. Jak widzicie, tam daleko, daleko, hen-hen są góry i w górach jeszcze mamy trochę śniegu. Teraz to się wszystko będzie topiło. O, już tutaj jeżdżą ludziki sobie rowerami, samochodami, fantastycznie. Dzisiaj mamy poniedziałek, w końcu poweekendowy dzień, super jest i tak, właśnie mija mi dzień.
Jest jazda. Dzisiaj jest jazda, na pewno. Jeszcze tak trochę widoku zobaczycie, wspaniały widok, no chociaż widzę, że i koreczek się troszeczkę robi, także nie pojedziemy za równo, widzę, na ogół w tą stronę nie ma korka, widocznie coś się wydarzyło i jest ten korek. Wiem, że nazywam to korkiem, u Was może korek wyglądać inaczej, ale dla nas jest to korek i trzeba właśnie bardzo uważać. Tu widzicie, jeden pas się zablokował, dlatego właśnie wytworzył się wcześniej korek, ale już teraz jest dobrze. Zobaczcie po drugiej stronie, jaki tam jest korek. To się nazywa korek. Ciągnie się i ciągnie. Trzeba trochę czasu poprawkę wziąć na to, jak się jedzie. Jednak tamta strona jest bardziej zawalona. Trochę samochodów jest. Tutaj mamy ograniczenie do 60. Czerwone światło. A wszyscy i tak pędzą. 70-80. Także nowy pomysł wymiany opon, nie wymiany opon, tylko redukcja prędkości w całym mieście do 40, ze względu na to, że ludzie używają opony na kolcach, jest troszeczkę głupi moim zdaniem. Wszystko bardzo się spowolni, a tak naprawdę zakaz jazdy na oponach bez kolców byłby najlepszy, bo widzieliście, ci co oglądacie mnie już nawet od paru lat, to widzicie, że zima w Reykjaviku nie jest aż taka mocna, silna, bo my mamy tutaj Golfstromy, ciepłe wiatry i my tak naprawdę mamy tutaj cieplej. Takie poważne zimy to są tam już później za Reykjavikiem, cała Islandia. Jak widzicie, już czwarte światło teraz czekam. O, piąte. Ale już na piątym przejedziemy. Załapałam się. A gdzie ten gościu tu wjechał? Tu się dzieją sceny dantejskie. Koszmar. Koszmar, koszmar. Wszyscy jadą, zobaczcie, już od razu ruszają, bo tu tak jest na Islandii, że dużo ludzi na czerwonym jedzie, po prostu nie da rady przejechać, światła są specjalnie tak ustawione, widzicie, na długo, że zanim to się wszystko pozmienia, to jeszcze na czerwonym można się śliznąć, no i niestety to jest nagminne, ale inaczej nie da rady przejechać, taka jest prawda. Zaraz ci pojadą tak głęboko, że jak my będziemy skręcać, to pewnie będzie ciężko nam przejechać. Z tego względu, że staną na środku.
No, akurat nie, akurat ładnie stanęli. Czasami tak jest, że jeszcze staną tutaj na środku. No, witajcie jeszcze raz ponownie. Słuchajcie, zajechałam do domu, jestem zmęczona, bardzo mi głowa boli. Jest tak piękny dzień, że aż mi głowa rozbolała. Chcę wam pokazać, kupiłam w końcu sobie tutaj moją półeczkę do prysznica, także tak się prezentuję. Też kupiłam ten fotel, sedes, jak to powiedział mój brat. Tak mogę wam pokazać bokiem, wyszedł mi bokiem. No, a teraz idę zjeść, kupiłam sobie sushi i idę zjeść. Uwielbiam sushi, kocham sushi, mogę jeść sushi codziennie, co godzinę, cały czas, non stop, bez przerwy. No, także mam nadzieję, że też mnie będziecie tak oglądać cały czas, non stop i bez przerwy. Pozdrawiam was serdecznie, subskrybujcie kanał, na razie, trzymajcie się, cześć!